Namaste. Bardzo miło powitać Cię na naszej 23. ceremonii. W imię miłości, dobra, światła, spełnienia, obfitości i tego, co najlepsze dla Ciebie. Dzisiaj spotykamy się w tym miejscu mocy. Jest to moje jedno z ulubionych miejsc, mimo że nie jest aż takie spektakularne, nie takie na pierwszy rzut oka już wyjątkowe, to ma bardzo, bardzo piękną energię. Czystą, świetlistą, to taka złota energia plonów, złota energia mądrości wyższej. I dokładnie dzisiaj nasza 23. ceremonia, czyli dwójka, to co wewnętrzne, podświadome, intuicja, i trójka, czyli to co świadome, myślenie, rozum, mądrość. W połączeniu jest to bardzo dynamiczna energia, która pomaga w rozwoju. Czyli można tak porównać do takiego procesu przejścia po czwarki w motyla, czyli rozpostarcia skrzydeł. Ponieważ 23 jest tą energią uwalniania. Czyli taki moment, w którym poznajesz przy pomocy Twojego wewnętrznego głosu oraz Twojej mądrości wyższej, co Cię jeszcze hamuje, blokuje, w jakikolwiek sposób ogranicza, aby można się było z tego uwolnić. I dzisiejszym przesłaniem od Siły Wyższej jest pełna akceptacja siebie, miłość do samego siebie, głębokie poznanie, kim naprawdę jesteś, jakie jest Twoje powołanie, czyli do czego ta siła źródła najwyższej energii Cię powołała, dając Ci to życie tutaj i teraz, czyli co zrobić, by mieć pełną radość życia, ochotę do życia, tworzenia, kreacji, doświadczania tutaj na Ziemi. I dlaczego tak jest, że ponad 90% ludzi dookoła nas nie kocha siebie, nie akceptuje siebie i żyje w bardzo, bardzo smutnym świecie, bardzo takim świecie sztucznym. Jaka to tajemnicza siła powoduje, że przychodzimy tutaj na ten świat, jako małe dzieci kochamy siebie, eksperymentujemy, chcemy wszystkiego się nauczyć, poznać wszystkie nasze ukryte talenty i nagle dzieje się coś, że dorastamy i jesteśmy kimś zupełnie innym. Kimś, kto nie wie, kim jest, poszukuje jakiegoś głębszego sensu, kto w rzeczywistości nie kocha siebie, nie akceptuje siebie, ciągle szuka jakiejś dziury w całym, chce dopasować się do innych, do ogólnie przyjętych norm, by ludzie nas podziwiali, kochali, byśmy byli lubiani. Ale zanim przejdziemy do przesłań od Siły Wyższej, rozpoczniemy jak zwykle od aktywacji Twojego wewnętrznego Słońca, oczyszczenia, podwyższenia wibracji, połączenia z tym cudownym miejscem mocy i dopiero krok po kroku, gdy te wszystkie energie w Tobie, wokół Ciebie będą czyste i świetliste, przejdziemy do przyjęcia tej mądrości wyższej. Bardzo proszę, wstań w tej chwili.